Dzień dobry, kłaniamy się z Grodziska Wielkopolskiego. Kilkanaście minut temu zakończył się mecz Warty Poznań z Górnikiem Łęczna w 20. kolejce PKO Bank Polski Ekstraklasy. Rozpoczynamy konferencję prasową po tym spotkaniu. Wynik 1-1. Gościem pierwszej części jest trener drużyny gości, trener Górnika Łęczna, pan Kamil Kieryś. Dzień dobry, trenerze. Dzień dobry. I proszę o parę zdań podsumowania. No ten mecz tak dwutorowo ocenię, bo w pierwszej kolejności to z pozycji tego, że prowadząc 1-0 do 93 minuty i niecała minuta do końca i tracić bramkę, no to na pewno w szatni takie niepocieszenie, tak? Niedosyt, że pozwoliliśmy sobie wyrwać to prowadzenie 1-0. Z drugiej strony też, no, oceniać mecz, no to nie zagraliśmy jakiegoś rewelacyjnego meczu dzisiaj. Przede wszystkim widziałem te statystyki pomeczowe, zdecydowana przewaga w statystykach Warty Poznań. To oni mieli więcej strzałów, to oni mieli więcej gdyby sytuacji podbramkowych. Wiadomo, że w jednej sytuacji uratował nas VAR. Dwa razy piłka trafiła w obramowanie bramki, tak, była poprzeczka, był słupek, także tutaj mieliśmy szczęście, ale też z drugiej strony zacznę od początku, bo pierwsza połowa, moim zdaniem zaczęliśmy dosyć tak żwawo, to 5 minut, ale w moment, kiedy w pierwszym starciu Bartek Śmiączka w pojedynku powietrznym dostał żółtą kartkę, która zresztą go eliminuje z następnego spotkania, tak jakby coś ostudziło nasze takie emocje i no, trzeba przyznać jasno, że ta pierwsza połowa w naszym wykonaniu była niezbyt dobra. Zresztą potwierdzeniem tego, mimo że było 0-0 i VAR odwołał tą bramkę na 1-0 dla Warty, to podjąłem decyzję, że dokonałem trzech zmian. Ciężko nam się grało w środkowej strefie, dlatego też podjąłem decyzję, że z kolei, żeby zrobić większą przewagę, no to musimy trochę grać szybciej i bardziej kreatywnie na bokach, na wahadłach. I właśnie tam dokonałem zmian, żeby odciążyć trochę tutaj środek. I na pewno to się udało, bo namiastką tego jest to, że kilka razy Sergiej Piekun tam ofensywnie biegał, zresztą miał jedną sytuację na zamknięciu po dośrodkowaniu Banaszaka, a Jason Okilo, który grał drugą połowę na wahadle, no ewidentnie uzyskał asystę, zagrywając pole karne do Bartka Śmiączki przy sytuacji bramkowej. Także no, później po prowadzeniu 1-0 staraliśmy się wyprowadzać kontry, bardziej skupiliśmy uwagę na obronie. Czego nam zabrakło w końcówce? Takiego większego doświadczenia, bo były takie momenty, że przy wyprowadzeniu kontry można było bardziej zagrać pod utrzymanie tego czasu gdzieś boczną, tak się mówi, potocznie, pod chorągiewkę. Była taka sytuacja, mieliśmy taką jedną, później Przemek Banaszak w końcówce też miał taką sytuację, można było pokusić się właśnie utrzymanie takiej piłki, poszukanie faulu, niestety no, poszedł zawodnik w dribbling, piłka wróciła na naszą połówkę i, no, i z tego później finalnie gdzieś był rzut rożny. No i szkoda, bo potracimy bramkę w doliczonym czasie, ale tak podsumowawszy, no to musimy ten punkt z tej pozycji tego, jak dzisiaj graliśmy, ten punkt mimo wszystko dopisać, docenić. No, życie pokaże, jaką tak naprawdę wartość ma ten jeden punkt dzisiaj w meczu z Wartą. No i skupić uwagę na najbliższym spotkaniu, bo już w piątek gramy ze Śląskiem. Na pewno, tak powiedziałem, ten mecz nie był jakiś taki super w naszym wykonaniu, także mamy też nad czym myśleć w kontekście meczu ze Śląskiem Wrocław. Dziękuję bardzo, panie trenerze. Czy są pytania do trenera? Okej, jeżeli nie ma, to dziękuję bardzo. Wszystkiego dobrego, panie trenerze.